Cześć, nazywam się Anna Butrym i zapraszam Was na 12 odcinek Daily Vloga węgierskiej randki, która nadaje z Budapesztu. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie pewnym wyzwaniem. Czemu? Zaraz się przekonacie, ale mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawy, bo często się podpytujecie właśnie o ten aspekt węgierskości. Czemu się nie dziwię? No bo nie ukrywajmy, wiele przyjaźń z Węgrami zawieramy właśnie w takich okolicznościach, w których częstym towarzyszem jest bohater dzisiejszej randki. A cóż to za bohater? No po tytule pewnie się już spodziewacie, że to będą węgierskie mocne alkohole. Mówiłam już o nich kiedyś w randce numer 5, tej standardowej randce numer 5 i wszystkich, którzy by chcieli się dowiedzieć czegoś o powstawaniu tych alkoholi, o ich właściwościach, zachęcam do obejrzenia tamtej randki, bo dziś, moi drodzy, będziemy kosztować to, co Węgry mają w ramach swoich klasycznych mocnych alkoholi. Oczywiście na Węgrzech możemy dostać całą paletę wszystkich klasycznie znanych alkoholi, wódek, koniaków, whisky, no wszystkiego, co nam się zamarzy, ale jest tych kilka węgierskich specjałów, o których mówiłam w tamtej randce, randce numer 5, no i które pomyślałam, że Wam dzisiaj zaprezentuję trochę szerzej, a towarzyszyć mi będzie taki oto zgrabny kieliszek z wzorem z kaloczy. To jest oczywiście z takiego gift shopu dla turystów, ale pomyślałam, że będzie to przyjemnym przełamaniem tych mocnych alkoholi. Jakby ktoś się zastanawiał, wzór kaloczański to te takie bardzo, bardzo ładne, kolorowe, ozdobne hafty. Chyba najpopularniejszy z węgierskich haftów, więc to będzie mi towarzyszyło. Będzie mi towarzyszył też talerzyk pogaczy z czosnkiem niedźwiedzim i z bryndzą, ponieważ jakoś muszę tę degustację przetrwać, moi drodzy, chociaż nie będę, że tak powiem, przesadzać z ilością. Na początek chciałabym jednak zaznaczyć i zauważyć bardzo ważną rzecz, bo wiem, że randkę oglądają też ci, którzy nie są pełnoletni, więc moi drodzy, nie ma się do czego spieszyć, jeszcze zdążycie się absolutnie nakosztować tych węgierskich alkoholi i niewęgierskich w życiu, więc po pierwsze ta randka jest dla osób pełnoletnich, a niepełnoletnie mogą na przykład mieć inspirację, cóż można polecić swoim rodzicom chociażby, którzy będą jechali na Węgry na wycieczkę. Pamiętajmy, nie pijemy alkoholu, kiedy mamy zamiar siąść za kierownicą jakiegokolwiek środka lokomocji, nie pijemy w ciąży, nie pijemy w każdej tej sytuacji, w której to może być niewskazane. Niewskazane jest też picie na wizji i przed występami publicznymi. Ja nigdy tego nie robię, kiedy czy prowadzę konferencje, czy moderuję wystąpienia, czy tłumaczę, czy w jakikolwiek inny sposób się produkuję publicznie, ale dziś dla Was robię wyjątek. A czemu to będzie też dla mnie duże wyzwanie? O tym Wam opowiem już za chwilę, właściwie przy pierwszym alkoholu, który jest ultra ważny, którego musicie spróbować na Węgrzech, no albo sobie go przywieźć do Polski, albo w Polsce go spróbować, bo to jest po prostu absolutna podstawa węgierskich mocnych alkoholi. I jest to, moi drodzy, może ja zaprezentuję w takiej wersji, jest to, moi drodzy, unikum. Unikum, czyli likier ziołowy, bardzo wytrawny, gorzko, kwaśnawy, taki naprawdę bardzo, bardzo wytrawny, nieprzełamany niczym w tej wersji, którą prezentuję, czyli w tej najbardziej standardowej. Zawsze poznać można po tym krzyżyku, po nazwie Unikum firmy Cwak, więc to jest ten oryginał, zresztą chyba nawet podróbki tego nie istnieją. Receptura jest tajna, a co więcej się w tym wszystkim kryje, to w randce numer 5. Co ja dzisiaj mam zamiar zrobić? Mam zamiar otworzyć tę świeżo zakupioną butelkę w tym jakże miłym kształcie. To akurat jest 01, więc to jest coś, co my byśmy nazwali małpką. I te unikum, bo jeszcze jest kilka, które Wam zaprezentuję, występują w przeróżnych wielkościach. Pozwolicie, że zerknę do ściągi od 0,5 nawet, przez 0,1, 0,2, pół litra, 0,7 litr i nawet 5 litrów, chociaż w takiej normalnej sprzedaży tej 5-litrówki nie widziałam, rzadko jest dostępna, bo to jest naprawdę taka ogromna, pękata bania, no i myślę, że do transportu takiego bardzo, bardzo delikatnego. Ale w mnóstwie węgierskich sklepów, w sklepach alkoholowych, w sklepach po prostu z żywnością, wszędzie dostaniecie to unikum, więc nie trzeba nigdzie specjalnie za nim polować, ten klasyk jest dostępny wszędzie. Pierwsze co, jak odkręcamy, to już czujemy
ten zapach. O, moi kochani, to właśnie jest dla mnie wyzwanie, bo z unikum jest jedna podstawowa sprawa. Unikum się kocha albo się go nienawidzi. Nie ma uczuć pośrednich. Ja akurat nie jestem miłośniczką tak gorzkich, piołunowatych smaków, ale znam wiele osób, które mówią unikum, absolutnie, to jest mój drink, który po prostu sobie biorę i tak piję takiego szota, więc myślę, że trzeba samemu spróbować, żeby się przekonać, czy to będzie Wasz ulubieniec, czy może trochę mniej będzie to Wasz ulubiony napój. Jakie on ma właściwości, oprócz tego, że jest mocnym alkoholem, bo unikum, moi drodzy, są od 30 do 40%. Ja tutaj zerkam, bo jednak firma rozpisała dużo rzeczy bardzo szczegółowo i nie chciałabym Wam podać żadnych błędnych informacji, więc takie unikum jest mocne, to podstawowe 40%, więc jest to alkohol naprawdę taki porządny i działa i jako napój, to znaczy możemy sobie zrobić z niego aperitif, ale też działa jako lekarstwo i on jest świetny, jeżeli poczujecie, że zjedliście coś nie do końca świeżego, nie do końca dobrze ugotowanego, coś, co budzi Wasze ogólne podejrzenia, że następny dzień może być trudny dla Waszego żołądka, działa świetnie, bo ma w sobie mnóstwo ziół. Więc u mnie w domu rodzinnym, właśnie działa przede wszystkim jako lekarstwo i ewentualnie jako środek zapobiegający temu, żeby się nie rozchorować po jakimś jedzeniu. Więc warto takie unikum, powiedziałabym, w domu mieć, nawet jeżeli stwierdzicie, że pod względem takiego rekreacyjnego napicia się Wam nie pasuje, to jako w takiej małej buteleczce, jako takie podręczne lekarstwo, naprawdę uwierzcie, może nie życie, ale kilka dni wyjętych z życia wiele razy ten węgierski napój uratował. No dobrze, to ja sobie naleję do tego, no nie taki klasyczny szot, bo jakbym wszystkiego spróbowała po takim szocie, to już nie, że randka by się nie zmontowała, ale randka by się nie nagrała do końca, więc ja naleję tak troszkę i żeby Wam pokazać, zwłaszcza, że tu na dnie chyba najbardziej będzie widać kolor. On jest taki, tutaj może, nie wiem, czy to będzie tak widać, to jest taki ciemny brąz właściwie, taki, ale o złotawej nucie. On tutaj nie tak ładnie wygląda do tej kamery, ale jak popatrzymy pod światło, on ma taki ciemnokasztanowy kolor i jest to, no powiedziałabym, przyjemne wzrokowo. W zapachu jest czuć te wszystkie zdrowotne zioła. I właśnie albo niektórzy uwielbiają ten zapach, albo czują, że on jest taki no, mocno leczniczy. No dla mnie jest mocno leczniczy. Do tego stopnia, że niektórzy piją ten alkohol przed na przykład piwem, żeby piwo się wydawało słodkie. To co? Ja piję za Wasze zdrowie. Moi drodzy, powinnam powiedzieć, że za ojczyznę. Widzicie, aż mi tech zaparło i aż mi głos odebrało, bo rzeczywiście to jest mocne. Może ja przygryzę, widzicie, żeby dotrwać do końca tej randki. To jest mocny alkohol. Jest jeszcze do jednej rzeczy dobry. Teraz sobie przypomniałam, jak każdy taki ziołowy wyciąg na mocnym alkoholu, jak na przykład Was zaczyna boleć gardło, czujecie, że coś na Was idzie, łyżka cukru, znaczy cukier na łyżkę, zalać takim unikum i po prostu tak postać, jakby to był jakiś cukierek, bardzo fajnie działa na gardło i rzeczywiście w niektórych sytuacjach, no może nie przy każdej chorobie, ale potrafi wybić to wszystko, co w nas zaczyna żyć i doprowadzić nas do zdrowia. No dobrze. Koniec opowieści o samym unikum, bo to nie jest jedyne unikum z serii tej właśnie oryginalnej. Firma Cwak wypuściła też wersję ze śliwką. To jest taka malutka bombeczka, to jest właśnie to 0,05, moi drodzy, więc taki już zupełnie na jeden łyk. Więc otwórzmy to. To jest plastikowa butelka, więc akurat dobra nawet tak do transportu. I tutaj już ten zapach, ta goryczka, ten piołun są przełamane. Rzeczywiście ta śliwka daje pewne przełamanie. W kolorze to jest dokładnie to samo. Bardzo żałuję, że nie możecie widzieć, jak to jest ładnie złocisto-przeźroczyste. I bardzo, bardzo mi się podoba ta malutka bombeczka. Jest bardzo taka zgrabna. A,
I wszystkie unikum, które są potem większe w rozmiarze, już są taką rosnącą bombą, powiedziała, tylko że wtedy to są szklane butelki, więc ostrożnie w transporcie. No dobrze, to jak ta śliwka? Jest w niej już taka słodycz, mimo że to nie jest słodka śliwka z założenia, ale już jest to przełamane zdecydowanie. W smaku, w aromacie, nie wiem w której nucie, bo nawet nie wiem, jak wygląda profesjonalna degustacja takich alkoholi, jako że nie udaję, że jestem profesjonalistką w ramach kosztowania i opowiadania o takich alkoholach, opowiadam Wam po prostu z tej mojej pasji o tym, ale w tej nucie czuć już właśnie i śliwkę i czuć dużo większą słodycz, więc jeżeli się okaże, że nie lubicie tej podstawowej wersji, że jest dla Was zbyt gorzka, zbyt piołunowata, to może ta śliwka. A może, bo jest jeszcze trzecia opcja, Unikum Next, moi drodzy, nie wiem czy to się prezentuje, z takim napisem i ten krzyżyk jest odwrócony i właśnie robi za X. I to już jest bombka 0,2, więc tu macie różnicę, to było 0,05, a to jest 0,2, więc już rosną nam te unika. Ja nie kupiłam największych, to Was przepraszam, ale stwierdziłam, że jakbym wszystkie kupiła w dużej wersji i nadpoczęła, no to byłabym w dużym kłopocie, co potem zrobić. Czuć nutę cytrusów, bo Unikum Next już jest cytrusowe, więc czuć nutę cytrusową. Ale oczywiście ciągle czuć te zioła w tle. I w kolorze, nie wiem czy to będzie widać do kamery, o widać, widzicie, to już jest dużo jaśniejsze. Zdecydowanie jaśniejsze niż te poprzednie wersje, więc to też można na oko się zorientować, kto nam jakiego uniku polał. Jeszcze więcej słodyczy czuć, a zobaczmy jak z cytrusami. Zdecydowanie czuć taką lekką cytrusową nutę i zdecydowanie jest to bardzo przełamane. To jest chyba najsłodsza, najlżejsza wersja, więc jeżeli macie ochotę na unikum, a właśnie ta goryczka przy klasycznym czy nawet przy śliwkowym Wam nie pasuje, to unikum next. A skoro hasło next, no to next. Moi drodzy, z ciekawostek, to prezentowałam Wam już w odcinku chyba o słodyczach, ale firma Samosz, słynny producent marcepanu, wypuścił też czekoladkę z tą klasyczną gwiazdką i z napisem, że jest. To właśnie czekoladka deserowa, która ma w sobie tę nutę unikum. Więc to jest ciekawostka. No i moi drodzy, teraz wjeżdża czwarte unikum, dostępne od niedawna, które jest takim... Z jednej strony przebojem, bo jest nowością, z drugiej strony przebojem, bo jest cenowo nawet dość odstające od poprzedników. No i jest przebojem, bo wygląda tak, moi drodzy. Tak wygląda. Przepięknie się prezentuje, prawda? Wygląda absolutnie prezentowo. To jest unikum Reserva, czy też Reservo. Jest to unikum, które zostało, które dwukrotnie leżakowało. Pierwszy raz w tych tradycyjny sposób w beczkach, i to w tych, które są dostępne u producenta. Zresztą to wszystko mamy pięknie wypisane, chociaż po węgiersku, na opakowaniu. Natomiast potem zostało ono przeniesione do innych beczek i to jest najlepszy punkt programu, bo te beczki są po tokajskim osu i mają w sobie ten aromat, który przechodzi podczas leżakowania tegoż unikum właśnie. Ta nuta osu przenika do unikum, a na koniec jeszcze to unikum Reserva jest wykańczane jakby dolaniem tego tokaju osu. Zaraz Wam powiem, z 2007 rocznika z Dobogo Pincejset, moi drodzy, pochodzi ten tokaj, to osu, które jest dodane. Jedną rzeczą Was muszę zmartwić, właściwie dwiema. Raz, że nie będę teraz tego otwierać i kosztować, ale obiecuję, że Wam kiedyś powiem, jak to smakuje, ponieważ jak widzicie, to jest przepiękne opakowanie i jak się domyślacie, to jest coś raczej na prezent. Zwłaszcza też, że cenowo ono tak w granicach 9 do 10 tysięcy forintów kosztuje, czyli około tam 120-130 zł. To jest duża różnica naprawdę w stosunku do reszty tokajów, bo takie małe bombki, nie wiem, to jest około 650 forintów, takie już większe to chodzą po
powiedzmy 5 tysięcy, 4 tysiące za litr, a tu mamy 0,7 za 10 tysięcy, więc różnica jest. Ale myślę, że jeżeli chcecie komuś przywieźć bardzo ładny, elegancki, dość niespotykany i bardzo węgierski prezent, to to Unicum Reserva po pierwsze przepięknie się prezentuje, po drugie jest bardzo ciekawym połączeniem tego klasycznego węgierskiego smaku, czyli unikum, które jest chronioną recepturą, tajemniczą recepturą, z dodatkiem tego asu, czyli też absolutnie węgierskiej rzeczy. No i wygląda absolutnie imponująco, więc polecam na takie bardzo ładne, węgierskie i szlachetne prezenty. Więc Reserva zostaje wraz z pozostałymi moimi zgromadzonymi tutaj wersjami Unicum, a ja przechodzę do kolejnego specjału węgierskiego, Hubertus. To też jest mocno ziołowy pomysł węgierski na to, jak doprawić mocny alkohol. I już tutaj zerkam, moi drodzy, ach, tutaj chyba nie mam wypisane, ale też on jest w okolicach, ten akurat ma 33%. Są jeszcze dwie wersje tego Hubertusa, to jest ten najbardziej klasyczny, może ja przybliżę do kamery, bo tego nie zrobiłam. To jest ten Hubertus klasyczny i on ma mieć smak cytrusowy, a właściwie nutę pomarańczową. Więc i po, o, że tak powiem, kolorze widzicie, że on już jest w takim szlachetnym, karmelowo-miodowym kolorze. Więc pozwolicie, że go otworzę. Jak widzicie, wszystkie te wersje są świeżo kupione i nieotwierane. O tak, czuć w nim też te zioła. Nie ukrywajmy, że to jest likier ziołowy. Ale czuć to przełamanie, czyli on już nie pachnie jak to pierwsze Unicum, tylko bliżej już Unicum Next. Jakbym miała powiedzieć, ale nie tak słodko. Unicum Next jest o wiele bardziej słodkie. Dobrze, ja sobie pozwolę kieliszek troszkę opróżnić, bo jeszcze ciutka została i nalejemy. Kolorystycznie widzicie jest dużo, mam nadzieję, że przez te kwiatki widać, jest dużo jaśniejszy, właściwie taki jasno-miodowy ten napój, który nam się kryje w Hubertusie. I to jest też mała butelka, bo to jest też 0,2, moi drodzy. Więc jeżeli byście oczywiście chcieli to kupować na prezent czy dla siebie, to są takie Hubertusy już pełnowymiarowe. Ja starałam się kupić miniaturki dzisiaj, ale o takie większe małpki. No dobrze, to jak on pachnie? Czuć lekką nutę, taką złamaną, jak teraz już troszeczkę w tym kieliszku bardziej się otworzył, ale czuć dalej te wszystkie rośliny, które się w nim kryją, wszystkie te zioła, dokładnie mówiąc, więc spróbujmy. Mocna jest ta nuta pomarańczowa, to znaczy pomarańczowo-cytrusowa, ale to jest zupełnie inny smak niż w Unicum Next. To jest inna słodycz, inne przełamanie, więc jeżeli by ktoś stwierdził, a piłem cytrusowy Unicum, czyli Nexta, nie muszę próbować Hubertusa, ja bym jednak spróbowała, żeby porównać i sprawdzić, co Wam pasuje bardziej. Więc rzeczywiście on jest dużo, dużo słodszy, ale tego nie czuć w zapachu, tylko dopiero w smaku, a przy Unicum Next już ten zapach był taki dość mocno słodki. Mówię Wam wszystkie te szczegóły, bo może od razu wiecie, jakie są Wasze preferencje, co lubicie, co nie, czy lubicie właśnie bardziej gorzkie, wytrawne alkohole, czy może takie przełamane, słodsze, miodowe nuty. No to ten na pewno w smaku jest bardzo, bardzo już taki cytrusowy. No to są te klasyki węgierskie, jeśli chodzi o likiery ziołowe, nalewki ziołowe, ziołowe pomysły na opracowanie mocnego alkoholu. Ale oczywiście, jak Węgry długie i szerokie, nie może zabraknąć palinki, moi drodzy. O palince też mówiłam w randce numer 5, więc też tam zajrzyjcie. Natomiast ja dla Was dzisiaj przygotowałam 3 palinki, z czego skosztujemy 2, a jeszcze pewnie jak Wam gdzieś dookoła tego, może na Instagramie, na przykład wrzucę zdjęcie fragmentu półki węgierskiej z palinkami, z jakichże to owoców można przygotować. Podpowiedź jest krótka, z wszystkich owoców Węgrzy robią, nawet z orzechów, z wszystkiego robią tę palinkę, czyli no, wódkę na owocach, czyli wódkę, która ma dość charakterystyczny zapach. I właśnie taką wódkę otworzymy. Tu mam taką miniaturkę z Bojhosza. Mamy taką klasyczną palinkę. To znaczy, może ja tak pokażę. O, nie wiem na ile to widać. Wrzucony do niej jest kawałeczek owocu. Do każdej jest wrzucany z tej akurat serii kawałeczek owocu. Tego owocu, który jest podstawą przygotowania tej palinki. Więc to bardzo ładnie wygląda. To też jest miniaturka, moi drodzy. Pewnie było widać, że to jest 004. Czyli naprawdę taki
taki mini podarunek, ale na przykład jakby zebrać, nie wiem, od tego chyba było z 10 rodzajów już w jednym pierwszym sklepie z brzegu, do którego weszłam, więc myślę, że można zrobić całą taką kolekcję i komuś kupić w prezencie, ażeby spróbował różnych węgierskich palinek. No to spróbujmy. Kieliszek chyba jest gotowy. Otworzymy tą wódkę. Wódkę mówię, ale tak trzeba rozgraniczać wódkę a palinka, bo jednak inne są podstawy robienia. My nie robimy wódki z owoców, nie nazwiemy tego tak. No i popatrzcie, kręci mi się w koło i nie chce się otworzyć. No cóż za... Akurat w tym momencie, żeby się nie chciało otworzyć, wiecie co, będę chyba musiała pójść po nóż. To wiem, co zrobię. Ja Wam teraz wrzucam na ekran ten piękny zestaw już tych bojchoszów z tego sklepu w tych miniaturkach, czyli pierwsza rzecz, którą akurat napotkałam na półce i zaraz wracam z otwartym tymże egzemplarzem. No dobrze, udało mi się zmóc otwarcie tego morelowego węgierskiego klasyku. I co? I próbujemy. Zapach mocno owocowy, ale to co bym powiedziała, bardzo mnie tutaj przynajmniej zaskakuje, 50% mocy, że... Znaczy nie to mnie zaskakuje, bo węgierskie wódki nie są słabe, ale bardzo przyjemnie owocowy zapach. Co też może oznaczać, że to nie jest według Węgrów najlepsza palinka. Czemu? Bo Węgrzy uważają, że najlepsza jest palinka przygotowana domowo. Problem w tym, że oficjalnie to nie jest dozwolone. Ale każdy Węgier zna kogoś, kto przygotowuje najlepszą palinkę na świecie albo ma jakieś inne źródło informacji o takich palinkach. I taka prawdziwa, domowo przygotowywana palinka, no to jest coś, co Węgier uzna za godne zaprezentowania gościom z zagranicy chociażby, czy godne jego własnego zakosztowywania i delektowania się. No to spróbujmy, jak to smakuje, bo nad wyraz słodko pachnie, zobaczymy, czy smakuje tak samo. No ona w kolorze jest przeźroczysta, więc te owoce nie wpływają za bardzo na kolor, aczkolwiek przy tych zrobionych już na przykład z wiśni, z czereśni, z takich ciemniejszych owoców, ten kolor się pojawia. Te wszystkie jasne owoce nie dają takiego efektu. O tak, w kieliszku już bardziej czuć to, że to są owoce, które pracowały na ten finał, więc jest ten charakterystyczny taki zapach tych owoców z palinki, czy będących podstawą palinki. Ale bardzo czuć tę nutę samego owocu. Próbujemy. Dość słodka i łagodna w smaku jest ta palinka. Muszę powiedzieć, że gdyby to była palinka domowa, to bym się skrzywiła tutaj pewnie tak, że Wam ciężko by było na to patrzeć, bo porządna, domowa palinka jest jednak taka, domyślacie się, porządna bardzo. Myślę, że to słowo jest w stanie zastąpić kilka innych, bardziej opisowych słów. Natomiast ta jest nad wyraz delikatna. I może to dobrze, bo może nie każdy, kto z zagranicy próbuje palinki, będzie tak szczęśliwy, czując ten smak i zapach tych przetrawionych owoców, ponieważ on jest charakterystyczny i dla części osób on jest po prostu nieprzyjemny. Jest no, taki już zahaczający o smród. Natomiast zawsze zwykłam polecać, że jeżeli ktoś nie może takiej palinki, takiej klasycznej, no to mógłby spróbować palinki na miodzie. I tu wjeżdża taki duży egzemplarz. Zaraz Wam powiem, czemu tej akurat jest taki duży egzemplarz. To jest palinka Fütülüş i to jest też z fabryki Cwakowskiej, czyli z tej samej, co robi Unikum. I Wam powiem, czemu tutaj mam 0,5 o mocy 30%. Ponieważ jest to palinka po pierwsze bzowa, czyli to słówko chyba już z mojego Instagrama, z mojego Facebooka i z randki znacie, bodzo, czyli właśnie bez. Przeważnie go prezentowałam jako bodza syrp, czyli syrop z bzu, bardzo fajny do zrobienia takiego lekkiego, letniego, bezalkoholowego drinku z wodą sodową. Ale tutaj mamy wódkę. No i to pierwsze hasło, mizerz, nie wiem na ile to widać do kamery, oznacza, że jest ona na miodzie. I ten miód
Jeżeli naprawdę nie możecie w zwykłej palince znieść tego zapachu i smaku owoców, absolutnie je równoważy, powoduje, że nie czuć tej nuty owocowej w tym negatywnym odczuciu, czuć dalej owoce, ale jest to naprawdę bardzo przyjemne. Najsłynniejsza co prawda jest gruszkowa na miodzie, jeśli z tych miodowych mówimy, chyba najsłynniejsza, ale ja uwielbiam bodzę, więc nie mogłam się oprzeć temu, żeby sobie nie kupić takiego to egzemplarza. Więc oczywiście nie będę piła tego wszystkiego, też zakosztuję tak troszeczkę. No i tu po pierwsze czuć absolutnie ten charakterystyczny zapach bzu. Taki sam jakbyśmy wąchali ten syrop z bzu. Natomiast czuć też tę łagodną nutę miodu. I więc nie czuć tego, jak powiedziałam wcześniej, charakterystycznego zapachu przetrawionych owoców, no w tym wypadku przetrawionych kwiatów. To co? Próbujemy. Och, nalało mi się dwa razy więcej. Czy to przypadek, że mojego ulubionego smaku nalało mi się dwa razy więcej? Nie, i tak się będę, moi drodzy, ograniczać, no bo czeka mnie jeszcze dzisiaj kilka obowiązków, a ta randka nie powinna wyjąć mnie z mojego klasycznego życia projektowego tutaj. Też klasycznie przezroczysta, ze względu na to, że te kwiaty są, to jest biały bez, kwiaty są jasne. W zapachu delikatna, miodowa, łagodna. Pyszna. Co ja mogę więcej powiedzieć, moi drodzy? To jest bardzo nieprofesjonalne i pewnie nikt, kto jest koneserem, nie powiedziałby po prostu polecam wam, bo jest pyszna. Ale jest pyszna, no bo no, czuję i tą łagodność miodu i czuję ten bez, ale jak mówię, na miodzie możecie znaleźć każdą, gruszkową, wiśniową, śliwką, każdą, która wam się zamarzy. Tak mi się zdaje, znaczy może nie jeden do jeden, nie jeden do jednego, ponieważ te klasyczne palinki, tak jak wspomniałam, robione są na wszystkich rodzajach owoców, ale te główne smaki na pewno się znajdą w tej wersji miodowej, więc jeżeli wiecie, że ktoś nie bardzo takie ostre smaki lubi, to ta miodowa, a zwłaszcza Wilmosz Kürte Mejzesz, bo Mejzesz, tak jak pokazywałam wam przed chwilą do kamery, oznacza miodowy, powinna podbić niejedno serce. No dobrze, ja odstawiam ten kieliszek, już nie będę dopijać, mimo że jest taka pyszna, ale wam pokażę jeszcze właśnie taką gruszkową, na też, że tak powiem, wersja bojchosz, tylko że w takiej wersji, powiedziałabym językowo nawet dowcipnej. Wiesz, moi drodzy, w formie żarówki. I czemu jest to dowcipne językowo? Bo po węgiersku kürte to i gruszka, i żarówka. Więc mamy tutaj taką małą żaróweczkę wypełnioną, bo zaraz wam powiem, ile to jest, o ile mi 0,05, więc naprawdę taka maleńka pojemność, ale jakże pięknie się prezentująca. Więc te węgierskie palinki można kolekcjonować też bardzo fajnych takich wersjach, które mogą być przyjemne dla osób, które zbierają jakiś rodzaj szkła albo które się jakimś zawodem parają, bo można je znaleźć czasem w wersji skrzypiec, gitary. Co tam było jeszcze? Było jeszcze kilka różnych rodzajów. Ja teraz nie pamiętam, bo powiem wam szczerze dlaczego, bo jest tego tyle we wszystkich sklepach, że super, nie będziecie mieć problemu z tym, żeby to znaleźć, ale też możecie czasem mieć taką wrażenie klęski urodzaju, że tego jest tyle, że już nie wiadomo, co z tego wybrać. Kochani, ja kończę tę randkę, bo widzę na timerze, że to jest 30 minut. Przy alkoholu czas płynie inaczej, to trzeba przyznać. Nie wypiłam tego tyle, żeby mi się język jakoś nadzwyczaj rozwiązał, chociaż to dykcja mi ostatnio siada tak czy siak, więc proszę mi nie zwalać tutaj na alkohol. Chociaż czuję, że rzeczywiście weszło we mnie troszeczkę tej miłej węgierskiej procentowości, więc ja się z wami żegnam. Idę szybko zjeść coś tłustego, o co wcale nie trudno w węgierskiej kuchni, treściwego, by móc pobiec do dalszych projektów. No i mam nadzieję, że skłoniłam was do tego, żebyście poszukali trochę wśród tych węgierskich alkoholi na półkach i coś dla siebie znaleźli. Część z tych alkoholi oczywiście można znaleźć w Polsce. Problem jest identyczny jak z węgierskim winem. Takie unikum w Polsce kosztuje 2, 2,5, 3 razy tyle, co na Węgrzech. Ono naprawdę na Węgrzech nie jest aż tak drogie, więc jeżeli już jesteście na tych Węgrzech, nie jesteście ograniczeni bagażem, nie wracacie samolotem tylko z bagażem podręcznym, to znajdźcie
taki fragment tej węgierskości w tych alkoholach. Zanieście do Polski, zawieźcie do Polski i spróbujcie się tym delektować. Ja Wam jeszcze wrzucę kilka linków pod dzisiejszą randkę, bo firma Unikum proponuje również drinki z tych swoich różnych smaków tego Unikum, czyli klasycznego, i śliwkowego, i cytrusowego, i nawet z rezerwy, więc może i to będzie pomysłem na lato, kto wie. Żegnam się z Wami, biegnę przygotowywać kolejną randkę, a właściwie pomyśleć o niej, bo to będzie randka w biegu i nagrywana w pewnym bardzo ciekawym miejscu, w którym spotkają się polskie i węgierskie smaki. Ale co to będzie, zobaczycie w poniedziałek. Miłego weekendu.